Witajcie. Piwo jest napojem alkoholowym otrzymywanym ze słodu jęczmiennego, ale mogą być wykorzystywane także inne zboża, np. pszenica, np. proso, np. owiec. I generalnie w związku z tym, że najczęściej jest to jęczmień, piwo jest produktem zawierającym gluten, a więc nie powinno być spożywane przez osoby chorujące na celiakię. Ale w produkcji piwa używa się także drożdży. I to głównie dzięki zawartości drożdży piwo zawiera witaminy z grupy B. Różne, i to zarówno riboflawinę, tiaminę, pirydoksynę, ale nie zawiera witaminy B12. Znajdowano w piwie analogi witaminy B12, np. metylowane cyjanokobalaminy czy hydroksylowane postaci tej witaminy, które jednak sprawiają, że nie jest ona wykorzystywana przez nasz organizm jako właśnie witamina B12, czyli piwo nie, na pewno nie jest źródłem witaminy B12. Piwo może zawierać też niektóre przeciwutleniacze. Największą rolę tutaj odgrywa ksantohumol, ale także np. lupulina. Z tym, że zawartość tych przeciwutleniaczy zależy od ilości chmielu użytego w piwie. Jeżeli chmiel jest dodawany wyłącznie jako przyprawa, no to rzecz jasna tych przeciwutleniaczy jest dużo mniej. Piwo na przykład ciemne, takie prawie że czarne, zawiera zdecydowanie więcej składników mineralnych, zawiera także więcej witamin z grupy B niż piwo jasne. Ale moi drodzy, zwróćmy uwagę, zadajmy sobie pytanie, jaka jest bezpieczna ilość piwa, którą możemy wypić. Generalnie przyjmuje się, że za bezpieczną dawkę alkoholu dwie standardowe dawki dla kobiet i cztery standardowe dawki dla mężczyzn. I takie dwie standardowe dawki znajdują się w jednym takim dużym piwie, które ma 500 ml, natomiast cztery standardowe w dwóch dużych dawkach. I kobieta może wypić jedno takie piwo przez 5 dni w tygodniu, duże, natomiast mężczyzna dwa takie duże piwa, czyli po pół litra przez 5 dni w tygodniu, przyjmując, że zawiera ono 5% alkoholu. Moi drodzy, a czy piwo oczyszcza nerki? Piwo działa oczywiście moczopędnie i poprzez produkcję moczu, wytwarzanie moczu, zmniejsza ryzyko krystalizacji zarówno w miedniczkach nerkowych, jak i w kanalikach nerkowych, w związku z tym zmniejsza ryzyko powstawania kamicy nerkowej. Ale zwróćmy uwagę, że większa ilość piwa, gdy wzrasta ilość spożywanego alkoholu, to znaczy spożywanie piwa do takiego stopnia, że następuje stan upojenia alkoholowego, działa niekorzystnie na wszystkie organy, w tym również na nerki, a to ze względu na zawartość alkoholu. Bo moi drodzy, alkohol wywiera toksyczny wpływ na nerki. Czyli można tutaj stwierdzić, że działanie piwa ma taki, przybiera kształt takiej litery J. A więc początkowo, gdy wypijemy jedno duże piwo, czy maksymalnie dwa duże piwa, no to rzeczywiście może być efekt korzystny, jeżeli chodzi o kamicę nerkową, czyli zapobieganie rozwoju kamicy nerkowej. Większa ilość piwa wywiera już zdecydowanie efekt niekorzystny ze względu na zawartość alkoholu, który działa również uszkadzająco na nerki, może powodować m.in. śródmiąższowe zapalenie nerek. W tym przypadku zdecydowanie lepiej jest wypijać inne płyny, które działają moczopędnie, po prostu, żeby zwiększyć produkcję moczu. Dobrze, moi drodzy, a dlaczego po piwie tak dużo oddajemy moczu? Nasz pęcherz moczowy, oczywiście w stanie, kiedy nie jest rozciągnięty, posiada pojemność około 300 do 500 ml. Natomiast sygnał, żeby odcedzić kartofelki, pojawia się już w momencie, kiedy w pęcherzu nazbiera się około 250 ml moczu. A to oznacza, że jeżeli wypijemy na przykład 2 litry piwa, będziemy oddawać mocz co najmniej kilka razy, nie ze względu właśnie głównie na to, że ponad 95% zawartości piwa to jest przede wszystkim woda. Ja proponuję każdemu zrobić taki eksperyment, każdemu, kto w ogóle pije piwo, żeby po prostu zamiast piwa wypił taką samą adekwatną ilość wody i zobaczył, że rzeczywiście ilość oddawanego moczu jest podobna. Oczywiście nie taka sama. Ilość wydalonego moczu nie jest równa ilości spożytego piwa, dlatego że woda zawarta w piwie jest wykorzystywana na inne potrzeby organizmu, a ponadto wydala się również w postaci innych źródeł, na przykład jako w postaci przez skórę, w postaci potu, ale także przez nasz układ oddechowy, a także przez układ pokarmowy razem ze stolcem. Ale niemniej największa ilość wydalana jest z moczem. Ale moi drodzy, piwo działa moczopędnie jeszcze z dwóch przyczyn. Pierwsza przyczyna to jest taka, że alkohol, moi drodzy, ma wpływ na tak zwany hormon ANP, czyli przedsionkowy peptyd natriuretyczny, ale przede wszystkim ma wpływ na receptory V1 i V2, które znajdują się w kanalikach nerkowych. Są to receptory dla hormonu bazopresyny. I dzięki wpływowi na
te receptory, mocz po prostu jest wydalany w większej ilości, ponieważ nie następuje zwrotne wchłanianie wody z moczu, a ponadto mocz jest bardzo rozcieńczony. Mocz pod wpływem piwa jest bardzo rozcieńczony, to znaczy zawiera małe ilości sodu, potasu, składników mineralnych. One są zatrzymywane w organizmie, podobnie zresztą jak inne metabolity. Jest to trochę inaczej niż w przypadku picia kawy, gdzie na przykład zwiększa się wydalanie magnezu, wapnia. W przypadku wypijania piwa zawierającego alkohol, te składniki mineralne są zatrzymywane, ale niestety są zatrzymywane także metabolity, które powinny zostać wydalone, a więc nie do końca jest to zjawisko korzystne. I poprzez wpływ alkoholu właśnie na działanie wazopresyny, mocz właśnie jest rozcieńczony i wydalany jest, zawiera większą objętościowo ilość wody. Ale drugą przyczyną oddawania częstszego moczu po piwie jest zawartość w piwie olejków eterycznych, które pochodzą z chmielu. I te olejki eteryczne działają w ten sposób, że wywołują nieco działanie drażniące na błonę śluzową pęcherza moczowego, w związku z tym chce nam się częściej oddawać mocz. Moi drodzy, to są główne przyczyny, dlaczego po piwie oddajemy mocz częściej. Dobrze, to tyle na ten temat. Jeżeli macie pytania, piszcie do mnie. Pozdrawiam.